Siemaczku, ludziska, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnej części Rock'n'Roll Nation Rewind. W serii, w której podsumowujemy sobie muzyczny rok 2023, oczywiście z mojej perspektywy, i w której to części opowiadam wam o zespołach, które poznałem na koncertach w 2023 roku właśnie. Dlatego lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał, jeśli chcecie i możecie, na Patronite czy Tip4Streamie, a my przechodzimy do kolejnego zespołu. Pozostajemy przy goleniu w Metal Mayday numer 2 z maja 2023 roku, który odbył się, jak sama nazwa mówi, w Goleniowie pod Szczecinem, zorganizowany przez Rockhard Ride-Free i zespół numer 2. Tym razem przenosimy się do Niemiec i do epickiego doom metalu, chociaż też mogę powiedzieć, że do epickiego heavy metalu, ponieważ był to zespół Old Mother Hell. Zespół ma na koncie dwa albumy studyjne, album tytułowy, że tak powiem, Old Mother Hell z 2017 roku oraz Lord of Demise z 2020 roku, i na setliście znalazły się utwory z obu albumów w proporcjach 50-50, cztery numery z pierwszej płyty, cztery numery z drugiej płyty. I to, co było też ciekawe w tym zespole, to to, że w sumie z tych płyt w line-upie utrzymał się tylko basista. I właśnie przez Ronalda ten zespół jest dowodzony, ale nowy line-up jest bardzo mocno zżyty i naprawdę bardzo mocno dowozi nowe utwory, stare utwory. No cóż, ja mogę powiedzieć, naprawdę bardzo mi się podobało i wpadłem w granie tego zespołu. A nawet później w Poznaniu, będąc, zdobyłem ich pierwszy album Old Mother Hell za jakieś 20-30 zł, więc szkoda, że po koncercie, bo nie udało mi się tej płytki podpisać, ale z drugiej strony cieszę się, że ją mam w kolekcji, no i teraz poluję na drugą. Najbardziej w pamięci zapadł mi numer Avenging Angel, chyba jest to mój ulubiony numer na razie od Old Mother Hell z drugiego albumu, ale też mamy Betrayal at the Sea, bardzo fajny kawałek, Lord of Demise tytułowy, czy chociażby Shadows Within. Zespół może nie przebił chociażby Titan Killera, myślę, że Titan Killer z perspektywy czasu bardziej mi siadł od Old Mother Hell, ale nadal lubię do tego zespołu raz na jakiś czas wrócić i jest to według mnie naprawdę jakościowe granie, publika się bardzo mocno bawiła i zajawiłem się tym zespołem, więc dzięki goleniowcom znów poznałem kolejną fajną formację, więc bardzo serdecznie wam polecam Old Mother Hell sprawdzić. Jeśli jesteście żądni więcej przykładów, to zapraszam bardzo serdecznie do relacji z imprezy, a ja was zostawiam z muzyką Old Mother Hell, dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnej części już niebawem, tak więc nara.